Pokój i dobro. Witam serdecznie na kolejnej naszej lekcji. Ostatnio, pamiętacie, mówiliśmy sobie o Kościele dużo, o hierarchii w Kościele, o tym, że jest na samym szczycie najważniejszy papież, potem mamy biskupów, kapłanów, diakonów. Mówiliśmy też ostatnio o zakonnikach, o kapłanach, tych, którzy są powołani do życia właśnie oddanego Panu Bogu. Tak jak na przykład osoby konsekrowane, czyli wszyscy zakonnicy, siostry zakonne, czy też osoby duchowne, czyli kapłani. Dzisiaj powiemy sobie o sakramencie małżeństwa, parę rzeczy, który jest nam dany przez Pana Boga do tego, żeby właśnie być człowiekiem otwartym na życie rodzinne, żeby mieć męża, żonę, dzieci. Sakrament małżeństwa, który jest dany przez Pana Boga po to, abyśmy stawali się na wzór też świętej rodziny, czyli Jezusa, Maryi i Józefa. Zaczniemy naszą lekcję oczywiście od modlitwy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Przeprośmy na początku Pana Boga za wszystkie grzechy, które mogły się zdarzyć w tym tygodniu, ale też i prośmy o Jego błogosławieństwo dla nas nieustannie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Sakrament małżeństwa. No, dzwony, jak w szkole, dzwonek, który rozpoczyna lekcję, no to dzwon kościelny nam rozpocznie tą lekcję, niech będzie. Sakrament małżeństwa, który łączy przede wszystkim kobietę i mężczyznę, rodzinę. Kobieta i mężczyzna, którzy otrzymują od Pana Boga dar założenia właśnie swojej własnej rodziny z Bożym błogosławieństwem. Dlatego ten sakrament jest tak ważny dla nas. Podczas samego zawierania ślubu, czyli sakramentu małżeństwa, widzimy, że jest obecna kobieta, jest obecny mężczyzna, czyli panna młoda i pan młody, którzy właśnie w obecności kapłana składają sobie nawzajem przysięgę. To, co jest ważne, to to, że też podczas tej celebracji sakramentu małżeństwa powinni być obecni dwaj świadkowie, którzy zaświadczą właśnie, że sakrament małżeństwa się odbył. Najlepiej, jak to jest też kobieta i mężczyzna. I w czasie właśnie sakramentu małżeństwa jest zawierana przysięga. Być może na filmach widzieliście nieraz jakiś ślub, może byliście uczestnikami ślubu, ale to, co jest ważne w tej przysiędze, to są pytania, które są na samym początku zadawane. Na początku kapłan zadaje pytania w imieniu Kościoła. Pytam was, jakie są wasze postanowienia? Czy chcecie dobrowolnie, bez żadnego przymusu zawrzeć związek małżeński? Wtedy nowożeńcy odpowiadają, chcemy. Czy chcecie wytrwać w tym związku w zdrowiu i chorobie, w dobrej i złej doli aż do końca życia? Odpowiadają, chcemy. Czy chcecie z miłością przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym was Bóg obdarzy? Odpowiadamy, chcemy. I moi drodzy, przez te trzy pytania mamy zawartą całą ideę, sens właśnie sakramentu małżeństwa. Czy chcecie bez żadnego przymusu zawrzeć to małżeństwo? Czy nikt was nie przymusza? Bo to jest akt miłości, tego, że kobieta, mężczyzna się kochają i dobrowolnie, bo tak chcą, zawierają właśnie ten sakrament. Czy chcecie wytrwać w tym związku, czyli czy będziecie ze sobą do końca, w trudnościach, chorobie, dobrej, złej doli, aż do końca życia? Odpowiadają, chcemy. I czy chcecie z miłością przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, czyli dzieci? Celem właśnie założenia rodziny jest właśnie przekaz życia potomstwu. To, że w rodzinie pojawiają się oczywiście dzieci. I sama słowa przysięgi małżeńskiej, które są. Ja, na przykład Kamil, biorę ciebie za żonę, Mario, i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz, że cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i wszyscy święci. Popatrzcie, w tej przysiędze mamy zawarte przede wszystkim to, że kobieta i mężczyzna sobie nawzajem składają właśnie tą przysięgę, że ja biorę ciebie. I moi drodzy, to jest ważne, że w tym sakramencie
nie kapłan wypowiada słowa, tak jak w Eucharystii, tak jak w spowiedzi świętej, tak jak na chrzcie świętym. Tutaj sami małżonkowie wypowiadają te słowa do siebie nawzajem. I tu jest istota, że sakrament małżeństwa oni sobie sami udzielają, kobieta i mężczyzna. Posłuchamy jeszcze tekstu krótkiego z Ewangelii. Jezus rzekł: na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączą się ze sobą i będą oboje jednym ciałem. A tak jak nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem, co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela. Tu jest zawarta bardzo ważna prawda. To, co jest w sakramencie małżeństwa zjednoczone przez słowa przysięgi, gdzie kobieta i mężczyzna nawzajem ślubują sobie w tej przysiędze wierność, miłość, uczciwość małżeńską, oni powinni być wierni do końca życia tej przysiędzy, tym słowom, które właśnie wypowiadają w obecności Pana Boga sobie nawzajem. I tutaj ważne jest, żeby mieć to na uwadze, że Pan Bóg powołuje człowieka do życia w małżeństwie wierności. To, że ja będę oddany drugiemu człowiekowi, swojemu mężowi, żonie. Przed wami jeszcze całe życie, więc nie ma się co martwić w tej dziedzinie, ale ważne jest, żeby już uzmysłowić sobie, czym jest sakrament małżeństwa dla nas. Zapiszcie sobie temat, krótką notatkę. Też zróbcie ćwiczenia. Dzisiaj przerobiliśmy sobie pokrótce temat numer 42. Służyć wspólnocie. Pauza małżonkowie. Zróbcie sobie ćwiczenia z tego tematu. Też w podręczniku przeczytajcie sobie wszystko, co jest na ten temat. My widzimy się jeszcze raz w tym tygodniu. Niech Pan Bóg wam błogosławi na ten czas. Niech się wszystko układa w tym tygodniu dla was jak najlepiej. Pan z wami i z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.